Cześć, zapraszam na wykład na temat unaczynienia żylnego OUEN-u. Zaprezentuję zatoki żylne opony twardej oraz odpływ krwi żylnej z mózgowia i rdzenia kręgowego. Myślę, że szczególnie to pierwsze zagadnienie będzie Cię interesować, gdyż po poznaniu kości czaszki znajome struktury zaczynają nabierać sensu. Przed wysłuchaniem tego wykładu polecam najpierw przejść do unaczynienia tętniczego OUEN-u, Wtedy na pewno będzie Ci łatwiej nadbudowywać zdobyte informacje. Tak jak mówiłem, zajmiemy się dzisiaj najogólniej mówiąc trzema tematami. Warto już na początku posortować wiedzę do odpowiednich szufladek. Omówimy zatoki żylne opony twardej, odpływ krwi żylnej z mózgowia oraz z rdzenia kręgowego. Zaczniemy od zatok żylnych opony twardej. Na początku powiedzmy sobie w ogóle czym jest tego typu zatoka. Z wykładu na temat opon mózgowia pamiętamy, iż jest to przestrzeń pomiędzy dwiema blaszkami opony twardej, wysłana śródbłonkiem i wypełniona krwią żylną. Natomiast od naczyń żylnych różni się brakiem zastawek oraz brakiem mięśniówki. Generalnie zatoki żylne opony twartej będziemy dzielić na górny zespół zatok oraz na dolny zespół zatok. Określenia górny i dolny są związane głównie z położeniem zatok, które spływają do punktów centralnych owych zespołów. Dla zespołu górnego owym punktem będzie tak zwany spływ zatok, confluence of sinuses. Jest on położony na guzowatości potlicznej wewnętrznej. Oznaczyłem to miejsce kolorem błękitnym na racinie. Z kolei dla zespołu dolnego, punktem centralnym będzie zatoka Mista, Cavernus Cyanus, którą także zakolorowałem tym razem na kolor granatowy. W takim razie możemy zagłębić się dalej i omówić oddzielnie poszczególne zespoły zatok. Zaczniemy od górnego zespołu zatok. Powiedzieliśmy o jego punkcie centralnym, o spływie zatok. W takim razie przeanalizujmy dopływy. Myślę, że patrząc na rycinę nie będziesz miał problemu ze znalezieniem ich. Pytanie tylko, jak się nazywają. Pierwsza struktura rozpoczyna się w okolicy otworu ślepego kości czołowej, następnie przebiega wzdłuż kości sklepienia czaszki w obrębie płaszczyzny strzałkowej wytwarza nawet jednoimienną bruzdę, a ostatecznie dochodzi do guzowatości potylicznej wewnętrznej i tam uchodzi do spływu zatok. W związku z przebiegiem w płaszczyźnie strzałkowej nazywamy ją zatoką strzałkową górną. Superior Sagittal Sinus. Drugim bardzo dobrze widocznym dopływem jest ta oto struktura. Dużo krótsza, ze względu na swój nieskomplikowany przebieg, nazywana zatoką prostą. Straight sinus. Jednak, jak przypatrzymy się dokładniej, to zauważymy, iż zatoka ta jest połączeniem dwóch innych naczyń. W obrębie wolnego dolnego brzegu sierpu mózgu przechodzi inne naczynie. Jest to zatoka strzałkowa dolna Inferior Sagittal Sinus. Natomiast do zatoki prostej dochodzi także struktura, która na rycinie akurat jest ucięta. Oznaczałem ją kółkiem. Mam na myśli żyłę wielką mózgu, nazywaną także żyłą Galena. Cześć! Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo wykładów. Oraz ponad tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła Anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia i tytuły, a równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem, jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki Ci za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.